Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z FSA 19. Tego bizona, którego teraz widzicie w tle, nie pokazuję Wam bez powodu, bo troszeczkę się napracował. Po prostu miałem dwa pola soi i dodatkowo na koniec, po tych żniwach soi, dokupiłem jeszcze jedno pole za niebagatelka ponad 300 tysięcy, czyli to był spory wydatek, ale wydaje mi się, że to był dobry wydatek, ale o tym troszeczkę później. Dla tych, którzy nie śledzili karty społecznościowej, chciałem tylko powiedzieć, że ten pojazd, który tutaj widzicie, jest to Mahindra, którą można było otrzymać z opcji zakupu gry w formie preordera, czyli w takiej przedpremierowej wersji. Tutaj macie ten pojazd w akcji i kupiłem go nie bez powodu, bo naprawdę się przydaje. Im odleglejsze będą pola, a trzeba będzie gdzieś tam do nich podjechać i sprawdzić na przykład, jak wygląda stan uprawy, czy tam gdzieś tam się chwasty nie pojawiają, to naprawdę ten pojazd sprawuje się świetnie. Prędkość maksymalna imponująca, bo tam te 9 dyszek potrafi polecieć, więc naprawdę sprzęt jest bardzo fajny. Pojawiała się też ankieta. Ponad 70% głosów było za tym, żeby go kupić. I tak też zrobiłem i nie żałuję, bo naprawdę sprzęcik wydaje się bardzo, bardzo fajny i przydatny. Więc teraz tak, postanowiłem sobie tutaj wykorzystać teren, który znajduje się naokoło gospodarstwa i pomiędzy polami. Jako że jest tam trochę trawy, no to szkoda, żeby po prostu ten potencjał, jeżeli chodzi o zarobek, się zmarnował, więc jak widzicie, sobie tutaj wypożyczyłem sobie kosiarkę zapinaną z przodu i od razu podłączyłem do tego prasę z owijarką Kuna i zrobiłem tak nie bez powodu, po prostu chciałem, że tak powiem, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie byłoby tutaj miejsca, żeby gdzieś tam jeździć ze zgrabiarką. Teren jest taki, a nie inny, ciasno, tak, niewygodnie, trochę tam górzysty, więc chciałem tego uniknąć. Co prawda, no nie wszystko się tutaj udało dokładnie zebrać, bo wiadomo, na zakrętach gdzieś tam jakieś mijaki zostawały. Natomiast tak czy siak, udało się troszeczkę tych beli zgromadzić. Teraz macie okazję oglądać, jak wygląda proces tutaj owijania, a no muszę przyznać, że fajnie to zrobili w grze. Nie jest to na zasadzie takiego 0-1, czyli nagle się pojawia gdzieś tam zafoliowana bela, nie wiadomo skąd i jak. Tutaj cały proces możecie obserwować. No mało tego, jest on odwzorowany dokładnie tak, jak się dzieje to w rzeczywistości. Ok, teraz odstawiamy ten sprzęt, bo nie będzie nam już potrzebny. Troszeczkę tego udało się tam zbelować i zafoliować. Teraz jedyny słuszny sprzęt do zbierania tych beli, czyli ta przyczepa automatyczna Ursusa. Jeżeli chodzi o to, czy warto to było przerabiać od razu na kiszonkę, w sensie foliować, no to myślę, że no, taki średni z tego będzie zarobek, ale to wszystko opiera się na tym, że no, nie było tego zbyt dużo, tak? Czyli z tego, co tutaj zbieram, raptem uciułały się dwa kursy, czyli tak jak ta przyczepa tutaj zabiera 8 belek naraz, także taki jeszcze jeden kurs mi się udało zrobić, czyli do biogazowni trafiło 16 bel. Tutaj mam taki swój mały skrót pomiędzy polami, nie jeżdżę tą główną drogą, wolę jeździć tędy. Naprawdę jeździ się tędy bardzo przyjemnie, więc wolę wykorzystać tą ścieżkę. I teraz jeżeli chodzi o biogazownię, to będziecie za chwilkę mogli zobaczyć coś, co mam nadzieję zostanie poprawione w przyszłym patchu, a jak nie w przyszłym, to w kolejnym. Patrzcie teraz, co się dzieje. Wyładowałem, no i nie było takiej możliwości, żeby to wszystko zniknęło. Użyłem tutaj małego crash testu, żeby to wszystko wrzucić. No i teraz patrzcie, trzeba trafić w odpowiedni punkt, żeby ta bela tak na dobrą sprawę tam się zaczytała i trafiła tak jakby do skupu. Dokładnie to, o właśnie, trzeba tutaj trafić w ten murek, który tutaj widzicie. Jeżeli w to miejsce akurat rzucicie, no to da radę. Natomiast to, co jest tutaj już na górze, wystarczy przeciągnąć do siebie, no i to też zniknie. No to jest trochę denerwujące i czasochłonne, więc no w tym momencie no mam nadzieję, że w tym najnowszym patchu to zostanie poprawione. Zobaczcie, tutaj teraz tamten rządek troszeczkę zginął, bo akurat trafił na ten murek. To, co przewróciłem, patrzcie, nadal leży i dopóki nie trafi w to odpowiednie miejsce, o tak jak to widzieliście przed chwilą, no to niestety nie uda się nam tego tutaj sprzedać.
I teraz znowu wystarczy tutaj podejść. I tak zauważyłem, że po prostu w tym miejscu to najsprawniej idzie. Natomiast jeśli coś jest na górze, o to patrzcie, podnosicie, naciskacie i to ginie. Dobra, tutaj macie licznik. Troszeczkę się tego udało oddać do biogazowni. Natomiast, żebym dostał szybciej kasę, sprzedaję to wszystko, czyli teren, na którym znajduje się biogazownia. No i 27,410, tyle wyniósł przychód związany z tym, co oddałem. Nie jest to jakaś imponująca wartość, ale zawsze coś tam z tego się uzbierało. Teraz bizonek w akcji. No i tak, jeżeli chodzi o tą soję, no to osobiście uważam, że powinno się coś zadziać w kwestii rynku. To znaczy, no nie powinno być tak, że dwie uprawy, no może nie tylko dwie, ale powiedzmy, że dwie główne, najłatwiejsze uprawy są dominującymi w grze. No bo ile można na zmianę siać rzepaki soje, to naprawdę już troszeczkę no zakrawo jakąś psychozę, żeby tylko te dwie uprawy stosować. Natomiast są z nich największe pieniądze, więc no cóż, teraz ten siewnik, który widzicie, również nie jedzie tutaj bez powodu, no bo postanowiłem sobie, że skoro już taki kawałek pola jest odkryty, to żeby nie marnować czasu, to w tym momencie sobie zasiejemy. No i co sobie zasiejemy? No zasiejemy rzepak, tak? Skoro celem głównym tej serii jest zdobycie wszystkich pól, no to muszę starać się robić to wszystko tak, by ten po prostu swój dochód jakoś tam zmaksymalizować. Więc uważam, że z tym rynkiem no, powinno się coś zadziać innego. To znaczy, nie wiem, ta cena powinna się bardziej zmieniać, być bardziej nieprzewidywalna, losowa. Nie wiem, no ciężko mi to nazwać, bo tutaj działa prosty mechanizm. Cena albo spada, albo rośnie. Wystarczy sobie po prostu poczekać na ten odpowiedni moment i już. Natomiast wydaje mi się, że powinno z tą ceną coś tam być więcej zadziałane, żeby to się działo bardziej dynamicznie i żeby opłacało się praktycznie no, z każdą uprawą podzielić. Natomiast na ten moment no, to jest za bardzo przewidywalne według mnie. Teraz jak widzicie, bizon po tych żniwach no, wyglądał średnio. Ja nie lubię jak te maszyny tak wyglądają, więc zainwestowałem w karszera. No i teraz mycie. No co prawda to mycie, każdy wie jak wygląda. Niestety nie działa to tak, że tam gdzie celujemy, tam ten brud znika. A szkoda, bo to by było naprawdę bardzo fajne urozmaicenie. Raz, że to mycie byłoby przyjemniejsze i po prostu też bardziej produktywne. A tak to się można pobawić i sobie powyobrażać, że myjemy sobie ten sprzęt. Bo tak na dobrą sprawę, no to niestety tak nie działa. Wystarczy psiukać cały czas w jedno miejsce i cała maszyna wtedy będzie umyta. Ale to każdy z Was na pewno wie. Więc teraz tak, etap, który dotyczył zebrania soi z tych dwóch pól, które miałem do tej pory, właśnie dobiega końca. Możecie tutaj oglądać sobie parkowanie bizona, to jest jego stałe miejsce, które sobie wybrałem. Natomiast tutaj już macie kolejny etap i w tym momencie muszę kupić pole numer 13. 304,704 to jest cena tego pola. Miałem tam ponad 400 tysięcy, więc postanowiłem kupić to pole. Jest to dosyć duże pole. No i dodatkowo jest tutaj od razu owiec do zebrania, więc troszeczkę z tego owsa pieniędzy też dostanę. Z tej słomy również. Więc to będzie taki mały profit z tego zakupu. Teraz, żeby Was nie zanudzać, puszczę Wam małego timelapsa, w którym będziecie mogli zobaczyć sobie, jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o sam zbiór oraz jeżeli chodzi o kwestię odwiezienia no, tej słomy do skupu, bo z tej słomy też troszeczkę pieniędzy udało mi się uzyskać. Dobra, tak jak po poprzednich pracach, bizonka trzeba doprowadzić do kultury, że tak powiem, i trochę umyć, bo tego będzie potrzebował, bo nie może stać w takim stanie, jakim był, bo aż przykro się na niego patrzeć, jak jest taki brzydki i zakurzony. Teraz jest zdecydowanie lepiej.
Okej, myślę, że skoro udało mi się uporać z tą wycinką drzew, na które zmarnowałem wiele czasu, sił i naprawdę potrzeba było do tego dużo cierpliwości, to teraz ta seria ruszy, że tak powiem, z kopyta i z czasem te materiały powinny pojawiać się częściej, a dodatkowo mam też kilka pomysłów na inne playlisty, które są na moim kanale, ale o tym wkrótce. Cześć, pozdrawiam Was.